mniej więcej, jak wyglądają ceny tutaj w sklepie. Tak. Ja się jaram, że mogliśmy tu być i to miejsce zobaczyć. Łachiaczko. What? Łachiaczko. Here. Tu zrozumiałaś w ogóle? Ja nie zrozumiałam nic, co pani mówiła do mnie. Nic, ale tak serio nic. Zero. Bardzo dobre. I przyszedłbym jeszcze na ten makaron tutaj, także nie dziwię się, że są tak dobre opinie. Super ostatni posiłek, ja myślę, że idealnie odpowiadający całej otoczce kulinarnej, jaką mieliśmy tutaj w Nowym Jorku. Dzień dobry moi drodzy, to jest vlog, który nie miał być. Właśnie, wiecie co jest najlepsze, że idziemy sobie tymi ulicami i mówimy, dzisiaj nie nagrywałem, bo jest to ostatni dzień i mamy 8 godzin do tego, żeby już wybrać się na samolot. Dokładnie, ale mówimy. W sumie dlaczego nie, zjedlibyśmy jeszcze jeden makaron na Chinatown, który nie mieliśmy gdzie wcisnąć i mówimy, a to co tam, nagrajmy dzisiaj tego vloga dla was, więc kochani zostawcie nam łapkę w górę i komentarz pod odcinkiem, będziemy wam bardzo wdzięczni. A ogólnie dzisiaj będziemy nagrywać też TikToki. Shorty i TikToki z takiego jedzenia ze sklepu 7-Eleven, którego nie można dostać w Polsce, więc śledźcie również shorty u nas na kanale. No i co? No i zaczynamy. Zaczynamy. Kolejny dzień w Nowym Jorku. Jesteśmy pod 7-Eleven, pokażemy wam mniej więcej, jak wyglądają ceny tutaj w sklepie. Tak. W Nowym Jorku, bo myślimy, że to jest też taki dobry tip dla was, żebyście mniej więcej się zorientowali, jak tutaj cenowo wygląda, jeśli chcecie totalnie budżetowo, nie? Chodzi o na przykład takie pudełeczko owoców gotowych, co jest zmorą, że jest to w plastiku, to takie coś kosztuje 6 dolców, więc naprawdę nie jest tanio. Kanapki 5 dolarów. Tutaj mamy jakieś takie nadmuchane za 3,90, 3,69. A no i te sery, nie? To tak, to jest ciekawe, no, że one kosztują euro, złoty 50, dolar 50 i są jakieś takie różne. Może weźmiemy taki ser? Tak, weźmiemy na próbę. Do spróbowania, nie? Tak, jeśli chodzi o chipsy, no to 4 dolary. Do wszystkiego trzeba doliczyć podatek, moi drodzy. Wszyscy się śmieją z tych kul, że one są takie duże i w ogóle, ale to jest nieprawda, bo one mają po prostu 2 litry. Także tak. One są, mają troszeczkę inaczej wyglądają, tak bardziej słodko, moim zdaniem. No one są bardziej takie baniakowe, tutaj widzicie, ale to wciąż są 2 litry. Tak, także nic zazwyczaj. Zresztą widać, weź to pokaż, obróć. Bo widzicie, 2 litry. No. Może też was interesują, 4,19. Piliśmy tego strawberry, jest ohydny i w ogóle totalnie nie polecamy. No, jeśli chodzi o pozostałe napoje, to 3 z kawałkiem, 3 dolary, 2 dolary takie mniejsze butelki, 2,70, no plus podatek, tak? Więc tam parę trzeba doliczyć tych centów. Słuchajcie, z takich ciekawych rzeczy, które znaleźliśmy, to na przykład taki mac and cheese, który po prostu zalewasz, tak jak u nas te takie makarony, wiecie, knora czy coś tam. Nie? No, też ciekawe. No i tutaj mamy słodycze, jeśli chodzi o słodycze, no to cenowo też po dolara, 2 dolary, prawda? Tak, ogórkowy. No, to wow, ciekawe. To ciekawe. 3,50 dolara. 3,50. Mamy siateczkę. Mamy siateczkę TikTokową, shortową. Tak, kupiliśmy, ile wydaliśmy? 27 dolarów. 27 dolarów wydaliśmy na słodycze, żeby testować na TikToku i żeby shorty nagrać na YouTube'a. I chcieliśmy kupić zdrabkę, ale niestety można tylko za gotówkę kupić tą zdrabkę. Niestety. A my nie mamy gotówki, więc tak, nie kupimy zdrabki. Odpuściliśmy. I co, zmierzamy w kierunku Chinatown, bo tak. Chciałbym pokazać wam miejsce, bo nieraz pytacie, kim się inspirujemy, albo kto jest dla nas wzorem, i albo na przykład mówicie, że ktoś potrafi czasem napisać, że od kogo ściągamy. To ja wam pokażę. Od kogo tak naprawdę ściągamy. Od kogo się to zaczęło i dlaczego się zaraziliśmy vlogowaniem. Czy mamy tutaj fanów How I Met Your Mother? Będzie How I Met Your Father. Come on, trzeba będzie to obejrzeć. Super, idziemy na metro. Moi drodzy, jesteśmy pod biurem Casey'ego Neistata i można powiedzieć, że tutaj się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o nasz kanał między innymi. Casey Neistat, najbardziej znany vloger na świecie, człowiek, który nauczył YouTube vlogowania. Jego daily vlogi były inspiracją dla wielu dużych i małych twórców na całym świecie. Jego filmy pokazywały codzienność życia w Nowym Jorku, co tylko potwierdza tezę, że życie pisze najlepsze scenariusze. My też chcieliśmy to poczuć, jak to jest dzielić się swoimi podróżami i myślami. Bo jak powiedział Casey, współdzielone życie to wspaniałe życie. No i jesteśmy tutaj, teraz, z wami. No ale obecnie Casey mieszka w Los Angeles, dla nas jest ogromną inspiracją. Ja się jaram, że mogliśmy tu być i to miejsce zobaczyć. Tyle. Słuchajcie, fajnie, że jesteśmy pod tym biurem i że on sobie jeździł tymi ulicami, ale jeszcze chciałam nadmienić jedną parę na YouTubie,
która bardzo nas inspiruje i jest to Endless Adventure. I ich lubimy najbardziej. Jest jeszcze druga para, których kanał nazywa się Flying the Nest. I to są tak naprawdę dwie pary na chwilę obecną, które oglądamy najczęściej, tak. No bo Casey już nic nie publikuje. Tak, no Casey więc... w tej chwili już nic nie publikuje. Ale to tak, z tych zagranicznych twórców, no to są... Serdecznie te dwie pary Wam polecamy. Dokładnie. Ta druga para już ma dziedziusia, więc jest trochę taki parenting content się zrobił. Ale Endless Adventure wymiatają, uwielbiamy ich. Zrobili naszym zdaniem najpiękniejszego kampera na całym YouTubie. Także jeśli interesują Was takie tematy, to serdecznie Was tam odsyłamy. I tyle. Idziemy jeść. Ja się jaram, że mogłem być fajnie, w takim miejscu, w którym... Zaczęło się vlogowanie, moda na vlogowanie. To wszystko było w 2016 roku, więc patrzcie, ile my już ten kanał robimy w sumie. Więc wiecie, z jakimiś przerwami oczywiście. W międzyczasie gdzieś tam się zmieniało podejście, wymyślanie. On zainspirował wiele osób, wiele polskich twórców zainspirował. Czy Krzysia Gonciarza chociażby, Kesha. Wiele osób inspirowało się między innymi właśnie sposobem i tym, jak vlogował Casey Neistat. No i dla nas dlatego... To miejsce jest wyjątkowe, fajne i ja się cieszę, że mogłem tu przyjść, bo to jest taka mekka vlogerów, można powiedzieć. Tak. No, a teraz idziemy na Chinatown, bo jest bardzo blisko i zjemy makaron, o którym mówiliśmy wcześniej. Okej. Okay. I to. Sour coffee pot noodle? No, okay. Czyli N4 i NS1. Okej. Okay. Co ty na to? Ja jestem za. Dobra. $25, beka. Drogo, strasznie drogo, ale podobno genialne. Ej, słuchajcie, fajnie, bo tutaj jest taka karteczka, w której mamy możliwość wybrania ostrości. Ja nie podejmę się extra spicy, bo jestem głodna i chciałabym coś zjeść, więc weźmiemy jedną no spicy i jedną extra spicy. Hello, could we have one N4? Two poka hen noodle? Normal, no spicy noodle. Okay, and one NS1. No spicy. Yes, regular spicy. Anything else? That's it, sorry. Here to go. Nie słyszałam. And that's it, chocolate orders, correct? Okay. No, got the own four for mild spicy, correct? And as well spicy, can never handle the show for regular spicy? Yes. Ty tu zrozumiałaś w ogóle? Ja nie zrozumiałam nic, co pani mówiła do mnie. Nic, ale to tak serio nic. Zero. Dobra, jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa tego dania. Boję się, że będzie tak ostre, że nie dam rady. Ale ja lubię ostre. Słuchajcie, jesteśmy tutaj. W ogóle nie powiedzieliśmy Nie powiedzieliśmy, dlaczego tutaj jesteśmy. Jesteśmy tutaj dlatego, ponieważ tutaj jest bardzo słynny i ręcznie robiony makaron, który jest bardzo wysoko oceniany w Google. Bo tak śmieszne, że my w ogóle nie kumaliśmy pani i byli tutaj Amerykanie. Myślałam, że to jest moja nieumiejętność języka angielskiego, ale absolutnie ci Amerykanie się strasznie śmiali, że totalnie jej nie kumają, a ona jeszcze zachowuje się tak, jakby to było, że dlaczego ty mnie nie rozumiesz? Przecież mówię wyraźnie, że mamy nasze zamówienie. Całkiem drogo wyszło, bo 26,50. Ej, czy to był angielski? Słuchajcie, zrozumieliście coś? This is our? Okay, thank you. Ej, no patrzcie na to. Moi drodzy, wygląda przekozacko. No i zabieramy się za testowanie. Pierwsze danie. Dobre, ale ta wieprzowina jest lekko taka gumowata. Jeśli chodzi o sam makaron, to już troszkę spróbowałem. On jest taki duży. Jest świetna. Jeśli chodzi o ten makaron, no to on jest w formie takich, wiecie, dużych kawałów, w formie takich płatów. Tak to wygląda. Więc trzeba je sobie podzielić, żeby próbować. Albo po prostu tak jak ja. Czuć te wszystkie przyprawy chińskie, bo tutaj widzicie jest ten sosik, więc ten sosik dodaje smaku, intensywne. Makaron jest lekko twardawy, więc taki troszeczkę al dente, ale jest bardzo dobre. Jeśli chodzi o to mięsko, to no to mówię, no takie lekko jest gumowate, leciutko, bardzo dobre. I przyszedłbym jeszcze na ten makaron tutaj, także nie dziwię się, że są tak dobre opinie. Jest dość drogo, jak na Stany, nam się wydaje, takie fast foodowe jedzenie, ale dla mnie jest super. Bardzo mi smakuje i wróciłbym na to danie. Słuchajcie, a ja mam ostre, ale odłożyłam sobie trochę chili, bo bałam się, że będzie za ostre. Ja mam trochę inny makaron, bo ja mam z lamb. Co to jest lamb? Jagnięcina. Jagnięcina. Z jagnięciną. I do tego mam to wszystko w zupie, więc mega się cieszę, bo wiecie, ja zupki kocham. Jest ostre, ale też nie aż jakieś powalające. Spróbuję tego mięska. No troszkę jest gumowate, nie? Mm-hmm. Za krótko jest gotowane. Trochę jest gumowate, faktycznie. A ten makaronik? Takie duże są, fajne. Mhm. Mm.
Jaki śmieszny. Ten makaron bardzo śmieszny. Taki nawet wręcz powiedziałabym, że bardzo al dente. Bardzo, bardzo tak delikatnie przygotowany po prostu. Ja tutaj czuję bardzo dużo imbiru. Moje danie po prostu eksploduje imbirem, więc fajnie, bo ja lubię. Ja mam jedyne uwagi tylko do tego mięska, że jeżeli nie lubicie takiego gumowatego mięsa, to to totalnie nie będzie dla was. Ale no słuchajcie, chińszczyzna, ostre, ciepłe, w doborowym towarzystwie, także super. Ja się jaram. Jemy chyba, nie? Jemy. Jemy. Także ogólnie polecamy miejscówkę, a jeśli chodzi o ceny, no to jest dość drogo. No jedyny zarzut, jaki mamy to do tego mięsa, bo ono jest takie twardawe, leciutko gumowate. Ale tak ogólnie to jest petarda i miejscówkę warto odwiedzić. Jak będziecie to na Chinatown, warto na ten makaron przyjść. Malutki, nie? Malusi. W ogóle mamy super scenerię, bo wszędzie bucha para z tych studzienek kanalizacyjnych, ale my tak naprawdę jesteśmy na Times Square po raz ostatni. Przyjechaliśmy tak naprawdę kupić sobie jakieś pamiątki. Papety są świetne. Dlaczego one są wszystkie bezcenne? A nie, 19,90. No to nie jest źle. Gdyby nie fakt, że Biszkop, nasz drugi kot, niestety bardzo lubi na papcie, to bym kupiła, ale tak to nie. Jesteś różowym M&M'sem. Szkoda, wolę być zielonym. O, bardzo proszę, taka tablica tak. Ląduje u nas w pokoju. W pokoju i bierzemy jeszcze chyba coś. Także tak jak widzicie, różna masa przeróżnych. Można sobie kupić nawet taksówkę nowojorską, bardzo proszę. Jakbyście chcieli. Taka taksóweczka, nie jest napisane ile. Za, z podatkiem 10,88. I mamy na naszą tablicę. Super, idziemy. Wylądowaliśmy w ostatnim miejscu w Nowym Jorku, jeśli chodzi o jedzenie, ale niestety nie można jeść w środku ze względów wiecie jakich, więc wzięliśmy na wynos. Zaprezentujemy wam kanapkę z mac and cheese, no ale musimy przejść się do naszego hostelu. Nie będzie najpiękniej dookoła, no ale pokażemy wam jak smakuje. Zapraszamy do naszego magicznego miejsca. Jeszcze raz lądowaliśmy w naszej kuchni, nie? Tak, bo jeszcze nie byliśmy ani razu. Patrzcie ile tutaj jest, że tak powiem, pozostałości. Telewizorek, tutaj można się umyć, fajnie, my się rozbieramy i jemy dla was naszą kanapkę mac and cheese. Dobrze, moi drodzy, tak to wygląda, dwie kanapki, czyli łącznie to była jedna kanapka, ale zostało nam podzielone na dwie, jakby połówki. I jest to, zamówiliśmy to dlatego, ponieważ jest to kanapka z mac and cheese, czyli po prostu z makaronem i z serem. Tak to wygląda. Mogę wam spróbować to otworzyć, żebyście zobaczyli, jakie to jest tłuste. Moi drodzy, to ostatni tłusty posiłek w Nowym Jorku i w USA, bo już za 6 godzin mamy samolot, więc tego odcinka miało nie być, a jest, więc mam nadzieję, że jesteście mile zaskoczeni. Próbujemy ostatni tak tłusty, ostatnia taka tłusta kanapa. W sumie jaram się, jest mi trochę smutno, a w sumie też się cieszę, że zjem warzywa, jak wrócę do domu. Moi drodzy, musicie sobie wyobrazić po prostu kanapkę z makaronem oblaną serem, polaną dużą ilością oleju. Oczywiście jest słone niewyobrażalnie, więc trzeba do tego jakiś gazowany napój, co wystrzelić. No ale jest to przepyszne, jest to obrzydliwie tłuste, obrzydliwie smaczne, makaronowe, serowe, chlebowe. To po prostu raj dla mnie. No mógłbym taki jeść, mógłbym, jakby jadłbym te kanapki, to jest sieciówka. To jest, dokładnie to się nazywa Panera Bread. No niestety, tak jak widzieliście, nie można było jeść w środku, ale polecam wam to miejsce, chcecie spróbować mac and cheese w kanapce, no to tak się ona prezentuje. Na dole widzicie, ile konkretnie kosztuje taka kanapka, bo ona jest duża. Ja mam tylko połówkę tej kanapki, jak wspomniałem. Zaraz Klaudia powie, jak będzie jej smakować, a ja biorę jeszcze jednego dziaba. Klaudia mówi, że się boi tej kanapki. Nie boję, wiem, boję się tej kanapki. Co bierzesz z samego makaronu? Sam makaron? Nie, to nie ma sensu. Ej, ja widzę tutaj coś zielonego. Może jakiś szczypiorek się tam wkradł? Nieśmiało. Wątpię. Nieśmiało. O górę. To chyba przez przypadek. Tutaj w ogóle w tym sklepie, w tym Panera Bread, chodzi właśnie o ten chleb.
I tak naprawdę ten mac and cheese jest wymysłem. Ten chleb jest przepyszny, jest bardzo dobry. No ale to jest sól, sól pogania sol, sól. Ja już w ogóle długo nie będę tęsknić za solą, chciałam to powiedzieć. Tak, jedliśmy ostatnio mac and cheese, jeśli nie to cofnijcie się do tego odcinka, gdzie próbujemy właśnie taki najsłynniejszy mac and cheese. I on był troszeczkę bardziej taki ostry, a to jest takie mleczne, nie? Tak. Mac and cheese taki typowo mleczny, łagodny, delikatny, pasujący dla każdego. Super ostatni posiłek, ja myślę, że idealnie odpowiadający całej otoczce kulinarnej, jaką mieliśmy tutaj w Nowym Jorku. O wow, w ogóle pokazują, że ktoś się włamał do restauracji właśnie. W ogóle wczoraj sobie puściliśmy wiadomości i dowiedzieliśmy się, że koło nas jedną kobietę i w Queens ktoś też został strzelony. Dwie osoby jednego dnia. Dwie osoby jednego dnia, byliśmy przerażeni. Szok. No ale taki jest Nowy Jork. Przepraszam, jeszcze tak chamsko wracając do tej kanapki, to ona dodatkowo jeszcze ma takie kawałki chlebka w środku. O, to jest dobre. To jest dobre, tak w grupie, no. Napiszcie nam w komentarzu, co wam się najbardziej podobało. Co wam się najbardziej podobało z tej serii, jeśli chodzi o jedzenie. Odwiedziliśmy masę miejsc, odwiedziliśmy masę restauracji. Wydaje nam się, że było to smacznego Nowego Jorku. Czeka nas podsumowanie całej serii, gdzie podamy koszta, ile wydaliśmy, jak zorganizowaliśmy wyjazd i co nam się nam najbardziej podobało i co byśmy zobaczyli jeszcze raz, co byśmy jeszcze raz zjedli i tak dalej, jak zawsze. Także dziękuję wam serdecznie wszystkim za aktywność pod filmami i co? Do zobaczenia. Albo w podróży, albo w restauracji. Cześć!